Żadna z organizacji pozarządowych działających w Suwałkach nie zgłosiła w konsultacjach społecznych zmian do projektu uchwały regulującej zasady przyszłych budżetów obywatelskich. W sprawie propozycji kilkanaście uwag zgłosiła za to Rada Działalności Pożytku Publicznego. Nie wszystkie jednak zostały uwzględnione. Część zmian to drobna kosmetyka zapisów regulaminowych, ale niektóre będą miały doniosłe znaczenie. Rada zaproponowała, żeby ograniczyć maksymalną wartość jednego zgłaszanego do SPO projektu do kwoty stanowiącej 1/4 wartości całego budżetu obywatelskiego. Tu jednak autorzy nowego regulaminu poszli dalej i określili, że maksymalnie taka zgłoszona propozycja może kosztować aż połowę całej obywatelskiej puli pieniędzy na dany rok. Konsultujący chcieli też przeznaczyć aż 85% całości SBO na realizację pomysłów o charakterze inwestycyjnym, ale jak się okazało, na przeszkodzie stanęło obowiązujące prawo, które nie pozwala dzielić obywatelskich budżetów na części inwestycyjne i nieinwestycyjne. Najistotniejszą zmianą jest to, że po zatwierdzeniu i wejściu w życie nowego regulaminu zakończy się papierowe oddawanie głosów w plebiscycie na wydatki obywatelskie. Głosowania będą tylko elektroniczne. Rada Działalności Pożytku Publicznego miała wątpliwości co do tego zapisu i podniosła, że taka forma wykluczy z głosowania osoby nieposługujące się narzędziami informatycznymi. Jednak uwagę tę odrzucono. Co ciekawe, ten sam argument okazał się skuteczny w przypadku ewentualnych odwołań. Tutaj autorzy projektu regulaminu chcieli, podobnie jak w przypadku głosowania, wyłącznie formy elektronicznej, ale na skutek argumentu o wykluczeniu oddali pole i dopuścili zarówno formę elektroniczną, jak i papierową.